Argentyna została mistrzem świata. Zobaczmy najlepszą jedenastkę w historii Ultimate Team właśnie z tego kraju. W bramce będzie nigdy nim nie grałem. Na środku obrony Otamendi z FIFA 18, a obok niego Romero z FIFA 22. Po lewej stronie FIFA 20, Tagliafico, na prawej obronie Paredes sprzed dwóch lat, którym grało się naprawdę fajnie, miał 5 na 5. Jeśli chodzi o środek pola, to mamy De Pola z FIFA 22, wersja futis, a z prawej strony Akunia 98, no jedna z najlepszych kart w historii gry. Na napadzie Toc Gonzalo Igual. Obok niego Dybala moment, który był w SBC. Z prawej strony Alvarez z FIFA 22. No i wisienką na torcie jest tutaj Leo Messi. Jeśli graliście którąś z tych kart, to dajcie znać w komentarzu, której najprzyjemniej się używało.